Państwa obecność świadczy o tym, że Świdnica czekała na dobre kino, na to kino z najwyższej półki, na kino, które przede wszystkim pobudza do myślenia, bo w tegorocznym repertuarze wiele takich filmów było, które myślę jeszcze na długo w nas zostaną, które być może za jakiś czas zdecydujemy się obejrzeć raz jeszcze, które z pewnością polecimy naszym znajomym, bo są to filmy warte tego, żeby je poznać, żeby je obejrzeć. Miejsce pierwsze z ogromną przewagą, 5,42. To jest naprawdę imponująca średnia. Film Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, Twój Vincent. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę wyjątkową nagrodę po nagrodę publiczności. W imieniu oczywiście Doroty Kobieli, Hugh Welchmana, Shauna Bobita. Oni w tej chwili jeżdżą po świecie, bo jak Państwu wspominałem na otwarciu, kiedy Państwo oglądaliście ten film będzie pokazany w 135 krajów świata. W związku z tym jest trochę do jeżdżenia. W związku z tym dziś mi przyszła taka ogromna przyjemność, aby tę nagrodę od Państwa odebrać i będzie to, jeżeli dobrze policzyłem, chyba 9. nagroda publiczności. A o tym, że Państwo podjęliście bardzo profesjonalną decyzję, świadczą dwie informacje. Otóż pierwsza jest taka, że ten film został już nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej i o tym, czy wygra, czy też nie, dowiemy się w grudniu w Berlinie. To jest taki nasz europejski Oscar. A druga ważna informacja, taka świeżutka właściwie z piątku, jest taka, że ten film trafił na listę 26 filmów z całego świata nominowanych do Oscara.